jedziemy do Łodzi. Na Sylwestra? Tak. O kurde. A będę w Dragach spędzać. Muszę sobie jeszcze bilety bitłowskie wykupić. Ja bym pojechał do Warszawy, no ale nie wiem. Nie, Warszawy nie będzie. Nie, ja jestem ciekawy. Ja byłam 3 razy w Warszawie na Sylwestra. Nic specjalnego. Nie? Aha. No, jedynie w klubie, w glamie. Może być coś fajnego, ale tak to... Nie, glam. Ja kocham glam, serio. Jak byłam w Warszawie, to byłam tylko w beauty. Ja byłem... Chciałem się popijać Nicola. Ja byłem... Hej, moja konopka. Ja byłem... Konopka. Ja byłem w beauty, glamie i... Mówię, w rakiecie wiesz, o co chodzi, nie? Paryż dla ciebie, a nie Warszawa. Pewnie Paryż. Ej, powiem ci, że Paryż nie jest taki fajny. Byłem niedawno i nie jest taki fajny. Właśnie, że fajne. Na Polach Elizejskich, a na tym... No nie, właśnie powiem ci, że mi się nie podoba obecnie. A mi tak, właśnie to mi się Champs-Élysées podoba i pola elizejskie i Louvre. Mi się patrzy. Nie wiem. Co to by się tak nie podoba? Ja mam zamiar tak samo to niedługo do Warszawy znowu. To się podaje za Valerie Furian. Ta jasne, oczywiście. Ta jest jedno pytanie. Valerie Furian is you. Where I meet you and where I know each other. Odpowiem. Ej, mnie tak plecy bolą, że to jest hit. Dlaczego Ada wyjechała? Mi się przydałby masa. Zapraszam. Dobrze. To kiedy? Nawet zabierz pierwszego lepszego burza do Krakowa i zabić masaż. O kurde, do Krakowa aż tak daleko? O kurde. Tak, oczywiście, Marika z Roxy. Ja pierdolę, ci ludzie mają tak na scenę, bo ja już z Roxą już dawno skończyłam. Kitra, to jest to. To zjebana, o mamo. Chodzi pik, mami. What are you talking? Where I'm, you know each other. Inaczej, gdzie cię poznałam? A to ja jak są troszkę po prostu. Gdzie się poznałam? No, dobranoc, kochani. Ej, ja nie wiem, czemu, ale zacząłem do mojej granicy teraz tak, kochani, w ogóle tak nie wiem. Boże, ja chcę środę. Seba, ja chcę środę. Dzień dobry, kochana. Ja wiem, czemu ty chcesz środę. O, Valerie Furian wzięła jeden i zamknęła rej. Czekaj, ja chcę jakoś te osoby blokować, bo po prostu one mnie żenują, po prostu sobie wypisują tutaj. Tak, Valerie Furian poznałam tutaj w Krakowie i to jeszcze w restauracji, w knajpie pod baranami. Na rynku, także sorry, ale jedna wielka się ma. Ej, moja, musimy za niedługo mi tak jakoś. Koniecznie. Oczywiście, że tak. Ostatnio byłam właśnie w tym, byłam w Katowicach. Ja często byłam w Katowicach, tylko wie są. Czekaj, spokojnie, ja zacznę jeździć do Katowic. A ty po...
Wyborze. Znasz Oliwkę Brazil? Chyba coś kojarzę, a czemu? Ej, Monia, ty byłaś w Hachu, czy nie? Byłam. O, pierwszy, to był pierwszy raz, czy nie? Proszę? To był twój pierwszy raz w Hachu, czy? Nie. Chcę się pochwalić wszystkim. Wygrałam dwie miejscówki. Teraz na ten tydzień, na piątek, mam darmowe wejście lipowskie. To trafiłam za pierwszym razem, bo Władimierz pogratulował, że byłam jako pierwsza. I za drugim razem wygrałam do Hachu na mandarynę. O kurde. Na lipowskie wejście. Ej, kochani, zadawajcie pytanka w tym, chętnie podpowiadamy. Ona do której barce mi, ja wiem, do trzeciej nadana, może druga, trzecia nadana. Ale nie. Ale uchrałam się tak z masakra. Według mnie w Hachu jest mega i serio, kocham Hach. Nie ma żadnych duetów, ja już w taki sposób rzadko pracuję. Ja nie będę mówić, skąd mam pieniądze, żeby się utrzymać. I nie będę kończyć. Gdzie jest Ada? U siebie w domu. Chyba Hachów Co? Hachów w Katowicach, najlepsze. Gdzie? W Katowicach. Aha, tak. Monia, jak było w ciemni? Ej, ja chcę właśnie iść do ciemni. To jest za głupie, ale ja chcę iść do ciemni. Ja idę do ciemni, mam wyjebany w Hachi w ogóle. Idę do... Ty, koleś w kapturze, czemu... co? Czemu jesteś taki wygięty, przygięty? Bo jest... O i tak, Sandra, tu masz rację, a z tymi koszulkami jest kurwa mnóstwo roboty. Bo i ustalałam szczegóły z producentem i w ogóle no jest w chuj tego do roboty jeszcze. A ty tego, to będziesz jakieś swoje koszulki, czy? Tak, będę miała koszulki z napisem tajemnica Monika albo ze znaczkiem TM. Ej, ja też chcę tak. I będzie, będą w trzech kolorach, ponieważ będzie to kolor biały, czarny albo niebieski. W rozmiarach od S do XXL i to będą tak, bluzki na ramionkach, t-shirty zwykłe i bluzy. Mhm. No to ja sobie... Ej, czemu opuściła? No to ja sobie zaklepuję XL-ka. Czekaj, napiszę do niej, czemu wyszła. Bo bombki będą w tym roku rozdawane znowu, ale tym razem już będę na pewno je wysyłać. A to pięknie wyglądacie. Dziękuję bardzo. Kto to jest Luna Wro? Adrian Borkowski. Wiedzą, czy to ty? To bardzo mi się przykro zrobiło z tego, co ja widziałam, co ona mi, co dodała Luna po prostu u siebie na relacji. No nieładnie się tak zachowywać. Jakoś mnie, kurde, bierze się jej i dobra, niektórzy się śmieją, niektórzy mnie akceptują. Zwracam się do tych, co mnie akceptują. Każdy ma prawo przecież do zmiany swojej osoby, nawet jeżeli się zło tam 16 czy 18 lat jako facet, no bo to samo przychodzi z czasem. Nie można tego sobie robić, że ktoś kogoś krytykuje i nagle wielki hejt, bo ładnego chłopaczka, za którym latało mnóstwo pewnie gejów, teraz się stała zajebista laska. Ja ci chciałam powiedzieć po prostu, bo dochodzi o to, że jakby to nie jest tak, że wiesz, na dzień kurwa uznałam, że jestem transpłciowa. Ja to widziałam od zawsze i to, że rozpoczęłam tranzycję w takim momencie, a nie w innym. I ludzie po prostu w Polsce nie rozumieją po prostu, wiesz, co chodzi. Takich rzeczy, rozumiesz, co chodzi.
Oczywiście, że tak, no ale też ludzie nie powinni się hejtować za twoją zmianę, ze względu na to, że ja też w wieku 16 roku życia, przepraszam, 15 i to jeszcze nieskończonego, zaczęłam chodzić do szkoły jako ona. Tak. I to byłam zwykłym transwestytą, owszem, i chodziłam tak do szkoły w upiętych włosach, ubrana jak laska i w ogóle. No ale przez 10 lat tak żyłam. Przez 10 lat i też bardzo późno zaczęłam... Miałam operację. Debile, patrzcie na mój nos. No bardzo ładnie jest zrobione. Bardzo. No, więc Boże, jesteście nienormalni jacyś. Ej, bo to się ode mnie, bo to się u mnie też pokazuje ten live. A poza tym, zobaczcie, jak się w ogóle ludzie zmienił głos. Ja mogę odpowiedzieć. Monika, przez hormony zmienia się głos. Kochani, przez hormony nie zmienia się głos. Zmienia się, oj, zmienia się. I powiem ci skarbie tak. Że nie wiem, czy się zmienia przez hormony głos, bo w sumie ja zauważyłam, że w sumie jak bierze się testosteron, to się zmienia. Jak wiesz, jest transpłciowy mężczyzna, to się zmienia, nie? Ale Luna, ja zauważyłam u ciebie, że masz troszeczkę zmianę głosu ze względu na to, że wcześniej miałaś troszeczkę taki bardziej basowy głos, a teraz masz delikatny, taki naprawdę typowo kobiece. Tak. Lunko, czy wszystko w porządku? Mam wrażenie, że trochę się trzęsiesz, nie zdarzy się. Ja poleglo tylko. Zmina, douczy się. Wy mówicie, że ja mam się douczyć? Wy chyba jesteście normalni ludzie. Ja jestem podczas terapii hormonalnej już dawno. Mam kontakt z najlepszymi lekarzami w Polsce. Mam najlepszego lekarza prowadzącego w Polsce, jaki jest. I wy naprawdę nie mówicie o tym, że mam się doedukować. Nie zmienia się głos przez estrogen. Może się delikatnie zmienić, może delikatnie się wygładzić. Ale to nie jest taka różnica, jak jest transpłciowy mężczyzna i bierze testosteron, bo to nie jest tak silny hormon po prostu. Głos można wyćwiczyć u dionistek, na przykład, żeby właśnie... Bo ktoś podał tutaj moje dane akurat. Ej, ja ładnie wyglądam w tym filtrze. Ja bym się tylko włączyła, ale nawet nie umiem jak. No to tam zamknę, kurwa, wypierdalaj, blokuję takie szmaty. Wyskitu, krwią mnie takie osoby. Nie, że tym się przejmuję, ale... No nie wypierdalasz, nie... Trzeba wypierdalać skoro się nie zmieni. Zobaczcie, ale ty nawet widać, jaki content inny ma Monika, jak ja w ogóle, wiesz, w ogóle nie mam żadnych hejtów, naprawdę dostałam tą wiadomość, to w ogóle było jedyne, co miałam, jakby to było jedyne, co dostałam, a zobacz Monika, jakby tutaj robię, dołączyłam tylko i kurwa, to jest po prostu śmieszne, że tutaj jest taki po prostu, nawet nie wiem to określić, taka społeczność po prostu osób, która jest jakaś imięta. Ludzie po prostu bardzo niedoedukowani.